Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dara Regora, a to co oglądacie moi drodzy jest to Doki Doki Blue Skies, czyli nasza przygoda z naszymi przepięknymi klubowiczkami. Dzisiaj znajdujemy się w domu i zobaczymy, co nam dzisiejszy odcinek przyniesie. Miejmy nadzieję, że coś przyjemnego i dobrego. Po otwarciu drzwi wołam mamę. Mamo! Typowe, brak odpowiedzi. Uch, czy ona wyszła? Może poszła po jakieś jedzenie? To by chyba było sensowne. Tu jest liścik Dara Regor. Och, pisze, że wyjechała do miasta, by spotkać się z przyjaciółmi. Wróci późnym wieczorem, a w razie potrzeby należy do niej zadzwonić. Okej, czy mamy czas, wiesz, tylko dla siebie? Ty i ja? Więc jesteśmy sami w domu? Tak, tak by się wydawało. Co powinniśmy zrobić? Kurwa, jest tylko jedna rzecz jako para, którą powinniście zrobić. Ach, cóż? Zaczyna się wiercić. Dlaczego nagle zrobiło się naprawdę niezręcznie? No bo sugerujesz jej coś. Albo raczej, żeby to powiedziała. Och! Naprawdę muszę się zastanowić, zanim coś powiem. Nie chciałem, nie szkodzi. Czy chciałby zrobić ze mną pudełko bento? A co to jest pudełko bento? O ile pamiętam, bardzo podobało ci się moje bento, kiedy dzieliliśmy się z nim na cukier... A jedzonko! A to tak. Odetchnąłem z ulgą po zmianie tematu i ochoczo przystałem na jej propozycję. Tak brzmi dobrze, mama zrobiła wczoraj duże zakupy spożywcze, a wczoraj robiła już bento boxy, więc jestem prawie pewna, że będzie miała składniki. Cóż, co zamierzasz w nim umieścić? Powinniśmy o tym zdecydować, zobaczymy, jakie składniki mamy do dyspozycji. O tak. Słuszna uwaga, bento boxy, czyli po prostu jakieś takie boxy z jedzeniem, to rozumiem, ale bento? Zaczynamy grzebać w szafkach. No raczej jak grzebi, Yuri wygląda nieco niezdecydowaną, wyraźnie niepewną, czy to jej miejsce, żeby grzebać w mojej kuchni, może jako dziewczyna chyba. Czy masz coś na myśli? Moje są zazwyczaj dość proste, ryż lub makaron, jakiś rodzaj białka i gotowane warzywa. Standardowy domowy posiłek, jak wiadomo. Warzywka, brzmi super, na parze jeszcze lepiej. Ale ponieważ jest to biały dzień, może przygotujemy coś bardziej ekstrawanckiego? O czym myślisz? Czy wiesz, jak zrobić sushi? O nie. Jak można jeść zimne jedzenie? Dla mnie to jest... Sushi to jest zimna ryba. To jest niedobre, fuj, ej nie, łe. Ale nie jestem gotów spróbować dla efektu... Nie, ale jestem gotów spróbować dla efektu końcowego. Juhu, no dobrze. Możemy też przygotować inne dania z warzyw, na przykład soi. Och, serio? Czemu takie coś? Do przyrządzenia sushi najlepiej nadaje się ryba, ale jak jej nie masz, można użyć innych produktów, okej? Okay. Zimny kurczak, już trochę lepiej. Wychylam głowę z lodówki, odwracam się do Yuri z zakłopotanym wyrazem twarzy. Możesz patrzeć ze mną? To jest twój dom, tak samo jak mój. Ach, tak, oczywiście, się wstydzi. Z jej pomocą szybko udaje nam się znaleźć odpowiednie składniki i wkrótce zaczynamy przygotowywać posiłek. Po posiekaniu wszystkiego dodajesz to do wody w garnku i zwiększasz ogień aż do momentu, aż zacznie wrzeć, a następnie zmniejszasz go do średniego. Nie zapomnij dodać do wody również przypraw. Ja muszę siekać te wszystkie warzywa, prawda? Tak. Korzeń lotosu, marchew, biała rzodkiew i grzybki. Korzeń lotosu? Nie? Oczywiście nie trzeba siekać soi i konbu. Widzicie? Kurwa, no możemy się teraz nauczyć gotować z Yuri specjalnie. W międzyczasie zabiorę się za ryż. Oboje bierzemy się do pracy i wkrótce w kuchni zaczyna unosić się zapachy pysznego posiłku. Na szczęście posiłek nie jest... szczególnie trudny do przygotowania, więc w trakcie jego przyrządzania możemy rozmawiać o innych rzeczach. Mama chyba nie uwierzyłaby własnym oczom, gdyby zobaczyła, co teraz robię. A gotowanie? Tak, ale nie tylko, że posiadam też cudowną dziewczynę, nie wierz we mnie. Nie sądzę, by kiedykolwiek spodziewała się, że moja pierwsza dziewczyna nauczy mnie przyrządzać tak pyszne potrawy. Pierwsza dziewczyna? Jesteś wyjątkowa! Och, przepraszam, nie chodziło mi o to, że... Uch, droga wolna, Darek. Znaczy, okej, teraz ona pomyślała, że jesteś pierwszą...
Ale nie powiedział, że ostatnią, więc to już takie, wiecie, już dziewczyna ma takie trybiki, ale to jest raczej pochwalenie, że pierwsza dziewczyna. No nie jesteś nią, jesteś pierwszą. No, jesteś. Możesz być ostatnią, ale jesteś też pierwszą. I to jest dla ciebie też pochwała. Cisza okazuje się być niezmiernie krępująca. Ach, to był tylko głupi dobór słów. Tak czy inaczej, to chyba dla niej miła niespodzianka. Zawsze byłem leniwym kucharzem, jeśli w ogóle można mnie nazwać kucharzem. Cóż, nie ma lepszego momentu na naukę niż teraźniejszość. Kolejne mądre spostrzeżenie z twojej strony. Uśmiecha się lekko, ale widzę, że to, co przed chwilą powiedziałem, wciąż chodzi jej po głowie. Czy naprawdę tak bardzo zawaliłem sprawę? Nie, moim zdaniem nie, to tylko jej zbyt duże dumy w swoim martwienie się. Nie chciałem powiedzieć, że nie przetrwamy. Tak czy inaczej, nie przepadam za tym, że nagle stała się cicha. Ale hej, przynajmniej mama naprawdę cię lubi. Myślisz, że twoje rodzice by mnie polubili? Drago, czy mógłbyś nałożyć łyżką ugotowany ryż do miski? Oho, jasna sprawa, zmieniła temat. Robię to, co prosi, czekając na kolejne polecenie. Następnie należy wymieszać ocet ryżowy i cukier, aż się rozpuszczą, po czym wymieszać je do ostudzonego ryżu. Zrobione. Dobrze, teraz zajmę się arkuszem nori. Zaczyna od przygotowania sushi. Delikatność i precyzja w każdym ruchu. Tak, myślę, że na pewno by cię pochwalili, Dara Rekord. O, jak słodko i miło. Chociaż myślę, że mogli być nieco zaskoczeni. Bez wątpienia spodziewali się, że mój chłopak będzie raczej czytelnikiem. Przynajmniej zanim zaczęliśmy się spotykać. Zrozumiałe, ale wiesz, to moim zdaniem bardzo dobrze, że moja postać się w tobie zakochała i się zmieniła na lepsze. Ciężko jest znaleźć ideał, ale lepiej jest chyba właśnie zarazić kogoś swoją pasją. Pamiętam, jak mój ojciec żartował, że chłopcy mogą złamać mi serce, ale książki zawsze będą przy tobie. Mądre słowa? Mądre, takie trochę powiedzenie, wiecie, bądź zawsze introwertykiem, ale dobra. Ten dowcip zawsze wywołuje śmiech na mojej twarzy. Czy to jest ten rodzaj humoru, który lubisz? Żaden z moich rodziców nie było sarkastyczny, więc sarkazm szybko mi umyka. Już pewnie zauważyliście. No tak. W takim razie dziwię się, że się ze mną spotykasz. Wiesz, jaki potrafię być pyskaty. Idealnie pasuje na suki, ale na suki jest jeszcze gorszy. Nasz protagonista czasami jest chamski, moim zdaniem trochę za bardzo, znaczy, okej. Okay. Niektóre rzeczy to przesadza już Yuri, ale czasami. Co zabawne, jest to jedna z rzeczy, które najbardziej w tobie cenię. O, okej. Okay. Naprawdę? Ale mówiłaś, że nie rozumiesz sarkazmu. Ja nie, przynajmniej na początku. Ale przebywanie we twoim towarzystwie pozwoliło mi poznać nowy styl humoru, który bardzo mi się podoba. Podobnie jak w literaturze, także w humorze panuje różnorodność. Masz talent do rozśmieszania mnie. Nie zapominaj o tym. Jak się uśmiecha, jaka słodziutka. Cieszę się, że mój komediowy geniusz został wreszcie dostrzeżony. Widzisz, o co mi chodzi? W każdym razie myślę, że jesteśmy gotowi, by wymieszać makrelę z majonezem i cebulą dymką? Cebulką dymką? Okej, nie wnikał, jakie to są nazwy. Do przyprawienia użyjemy czarnego pieprzu, tak? Tak, to prawda, szybko się uczysz. Tak się dzieje, gdy uczysz się od najlepszych. Szybko składam kolejny pocałunek, tym razem na czole Yuri. Nie wiem, dlaczego czuję się dziś szczególnie czuły. To pewnie biały dzień, ale cholernie mi się to podoba. Mniej więcej godzinę później oboje zajadamy się naszym posiłkiem. Szkoda, że mamy nie było w pobliżu, żeby zobaczyć, jak wspaniale przygotowujemy danie. Przeszkadzałaby nam w naszych romantycznych chwilach. Może wtedy by mi uwierzyła. Czy to tylko ja tak mam, czy jedzenie smakuje o wiele lepiej, gdy się je samemu przygotuje? No ba. Zdecydowanie tak. To jest coś, co zacząłem doceniać. Może pewnego dnia będę mógł uczyć Sayo... Nie wspominaj o niej, Yuri będzie zazdrosna. Jej dieta jest pewnie gorsza niż moja. No i zaczynamy.
Czy ja mógłbym unikać tematów, na przykład zbytniego spoufalania się z innymi dziewczynami przy Yuri, bo ona zbytnio tego nie lubi? Skoro mowa Sayori, co robiliście? Oho, ciekawość. O, tego jednego dnia, kiedy cię spotkaliśmy? Yuri przytakuje. Poszedłem do uliczki wspomnień, jak sądzę. Zarówno dosłownie, jak i w przenośni, wyjaśni? Poszliśmy do parku, w którym się poznaliśmy, rozmawialiśmy o życiu, jak sądzę. Cieszę się, że udało mi się ją przeprosić. To poczucie winy ciąży na mnie już od jakiegoś czasu. I teraz Sayori powinna być bezpieczna, miejmy tak nadzieję. Zakładam, że była raczej wyrozumiała. No tak, oczywiście, powiedziała, żebym się nie martwił, że ją porzucę, a to oznacza, że będę spędzał z tobą więcej czasu. Ale po huk masz ją porzucić. Jest czas twój, gdzie zajmujesz się sam tylko sobą, jest czas dla Yuri. Okej, dużo czasu dla Yuri. Ale to nie jest problem poświęcić godzinę w tygodniu. Godzinę w tygodniu, żeby spędzić czas Sayori. To jest mało. Cieszyła się, że znowu jestem w jej życiu, że może mnie widywać w szkole i w ogóle. Usłyszenie słów pomogło, ale nie wiem, nadal czuję się trochę winny. To zupełnie normalne, Dararegor. Najważniejszą rzeczą, o której musisz pamiętać, jest to, że ona nie ma do ciebie żadnych pretensji i że nadal jesteście dobrymi przyjaciółmi. Jest jeszcze dużo czasu, aby móc znów spędzić z nią czas. W końcu oboje lubiliście swoje towarzystwo, prawda? Chyba. Tak, tak, to prawda. Mimo, że nasza przyjaźń nie jest już taka jak dawniej, nadal potrafimy się dogadywać, jakby nic się nie stało. Figlarne przekomarzanie się, wspólna nostalgia. Ona naprawdę sprawia, że jesteś szczęśliwy, prawda? Nie. Ty sprawiasz, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Kuwa, protagonisto, domyśl się. Przytakuję. Oho, chyba nigdy nie spotkam nikogo, kto miałby tak silną beztroską i radosną osobowość. Rań dalej swoją dziewczynę. Przy niej zawsze wyglądasz radośnie. Oho, wzrok zmartwienia. Czy ja... Tak, to prawda, być może jest to zakopane w twojej poświadomości. Cóż, chyba dobrze się bawię, spędzając z nią czas. Miło jest przebywać w towarzystwie kogoś, kto nie traktuje wszystkiego tak poważnie. Mogę się z nią po prostu wyluzować i pożartować o przypadkowych rzeczach. Stała się też bardzo dobra w pocieszaniu mnie. Rozumiem. Jak ktoś, kto jest zawsze uśmiechnięty, może nie podnieść się na duchu. Prawdopodobnie aktywuje neurony lustrzane, czy coś w tym stylu, bo śmiech Sayori jest tak zaraźliwy. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak. Skąd bierze się to nagłe, dramatyczne napięcie? Za bardzo wychwalanie Sayori, za mało swojej dziewczyny? Yuri, czy wszystko w porządku? Wydaje się trochę nieobecna? Dararegor, zawsze dobrze wczuwa się w uczucia innych. Ale czasami potrafisz być bardzo nieczuły. I tutaj jest taki dylemat, wiecie? Czy nasz protagonista zrobił źle? Czy Yuri ma złe myślenie? Z jednej strony, tak, zrobiliśmy źle. Za bardzo wychwalaliśmy inną dziewczynę przy swojej dziewczynie, która powinna być oczkiem w naszej głowie i powinna być najważniejsza. Tak, to działa przecież, prawda? Ale też nie powinniśmy na przykład nie móc pochwalić naszej najlepszej przyjaciółki z dzieciństwa. Znaczy, powinniśmy ją chwalić, nie zważając na to, czy jesteśmy z jaką dziewczyną, bo jakby przyjaźń też jest to jakieś uczucie, to nie jest miłość. Nie darzymy tej uczucie tej osoby miłością, ale przyjaźnią największą. I że jest najbardziej radosna i beztroska, okej, zgadzam się z tymi słowami, ale że protagonista powiedział, że najlepiej spędza z nią cały czas, to było przegięcie. Jest bardzo dramatyczna muzyka. Mam nadzieję, że z Yuri będzie dobrze, bo teraz się zacząłem martwić. Boję się, że przez jej zbytnie domysły i zbytnie przeżywanie naszych słów będzie to powodowało do tego, że związek się rozpadnie. Albo Yuri trochę uspokoi swoje myślenie, albo my będziemy uważać na słownictwo. Jeny, nigdy nie twierdziłem, że potrafię czytać w ludzkich umysłach. W każdym razie, skąd ta nagła zmiana tonu? Wydawało mi się, że świetnie się bawimy gotując. Zawsze uśmiecha się tak szeroko, kiedy jesteś z Sayori. Że szerszy nie znaczy lepszy. Czy ona mnie w ogóle słucha? Jak już mówiłem, jeśli
tak jest, to nie zwracam na to uwagi. Cóż, nawet jeśli sam tego nie zauważasz, inni mogą. Jeśli porównasz to z tym, jak zachowujesz się przy mnie, to widać wyraźną różnicę. Wyraźna różnica? Cóż, z tego co wiem, to cały je przytulam się do ciebie. To jest coś, czego nie powinienem robić z innymi ludźmi, prawda? Wyciągam rękę, żeby przytulić Yuri, ale ona odsuwa się do mnie. Oho. Oho. Yuri? Nie wiesz, o czym mówię, prawda? Yuri, bo zaczynam myśleć, że to ty już przeginasz w całości. No? Przypuszczam, że jest tobie tak zakorzenione, że nie zauważyłbyś tego, gdyby wprost tego nie powiedziała. Jeśli wydaje mi się, że jestem tak głupi, proszę mi oświecić. Wiem, że nie powinienem być wobec niej sarkastyczny, ale w miarę trwania tej rozmowy czuję coraz większą irytację. Zawsze wyglądasz na najszczęśliwszego, gdy jesteś Sayori. Tutaj też powinno być takie coś jak... Zaufanie w związku? To jest dobre określenie. Zaufanie w związku. Że jeśli mój protagonista mówi, że z tobą jest najszczęśliwszy, to powinnaś uwierzyć, że okej, ze mną jest najszczęśliwszy. A nie... myśleć, że o, zawsze wyglądasz na najszczęśliwszego. Nieważne, co ty myślisz, zawsze wyglądasz na takiego. To tak nie powinno działać. Nawet gdy tylko o niej mówisz lub myślisz o przeszłości z nią związanej. Cóż, nie wiem, czy najszczęśliwsza, ale to moja przyjaciółka z dzieciństwa. To naturalne, że czuję się szczęśliwy, kiedy myślę o kimś, kogo znam od wielu lat, prawda? Jeśli tak jest, podejrzewałam. Jest tak, jak podejrzewałam. Ona sprawia, że jesteś szczęśliwszy niż ja, prawda? Nie. Co? W głowie mi się kręci. Jak to się stało, że od wspólnego przygotowania jedzenia i pocałunku przeszliśmy do tego? Yuri, rozmawialiśmy o tym. Skąd to się wzięło? Nie odpowiada. Zamiast tego wachluje się rękami. No dalej, Yuri, porozmawiaj ze mną. Jeśli rozmawialiśmy o tym wcześniej, to dlaczego nie rozumiesz? Dlaczego jestem zdenerwowana? To, że ty wiesz, dlaczego jesteś zdenerwowany, nie oznacza, że ja wiem. Czy nie możesz mi po prostu powiedzieć, co jest nie tak? Nie rozumiem. Jak można tak dogłębnie analizować książki, a jednocześnie pozostawać ślepy na takie rzeczy? To są dwie różne rzeczy. Nie każdy jest, wiesz, inteligentny życiowo i nie potrafi takie rzeczy analizować. To jest normalne. Naprawdę nie chcę się bawić w obwinianie, ale chyba rozumiem, że możesz czuć się zazdrosna. Przecież przed chwilą wyraźnie się do niej porównywałaś. Ale nie rozumiem, dlaczego nagle jesteś taka zdenerwowana, skoro tak miło spędzaliśmy czas. Uświadamiasz sobie, że długo rozmawiałeś o tym, co czujesz do Sayori? Przyjaźń. To czułem. Przyjaźń. Nie miłość. I to podczas naszej randki w biały dzień? Nie mniej. Ale się spytałaś. Jak się spytałaś? No, co tam robiliście Sayori? A, nie rozmawiajmy o tym dzisiaj. To czy to nie wygląda bardziej jak odtrącenie i unikanie tematu? Ukrywanie czegoś? Chyba tak. Ale to ty zaczęłaś od niej rozmowę. Byłam ciekawa, co z nią robiłeś na początku. Ale nie chciałam, żeby to wywołało całą rozmowę o tym, co czujesz do Sayori. Trzeba było powiedzieć. Tutaj może trochę zrąbaliśmy, ale to nadal ty przesadzasz, Yuri, nadal. Po pewnym czasie włączyłam się do rozmowy z tobą tylko dlatego, że byłam uprzejma. Nie chciałam po prostu zignorować tego, co nie powiedziałeś. Chyba zbyt wiele oczekiwałam od ciebie, że będziesz bardziej taktowny w tej kwestii. Czy ona chce zrobić z nas idealnego chłopaka według siebie? Ja rozumiem, że można chcieć kogoś zmienić, bo to jest naturalna rzecz, ale ona stara się na siłę trochę wmusić nam niektóre rzeczy. Ej, sorry, ale Yuri... zachowuje się jak yandere, trochę. I to nawet trochę bardzo, w takim złym stopniu.
Powtarzam, nie umiem czytać myśli. Skąd mogłem wiedzieć, kiedy jesteś zdenerwowana, skoro rzadko wyrażasz to wprost? Dlaczego nie możesz po prostu mi mówić o rzeczach? Zgaduję, że nie prowadzisz tego typu sporów z Sayori. Okej, i teraz, kiedy ja trafiłem w cel i dobrze wypomniałem ci złą rzecz, to ty teraz idziesz w formę osoby pokrzywdzonej. I teraz, że o tak, ja jestem najgorsza, o tak, z kimś będziesz szczęśliwszy. To jest złe zachowanie. To nie prowadzi nikt do dobrze. Oczywiście, że nie, bo nie chodzę z nią na randki. Czy na pewno chodzi tu tylko zazdrość? Wydawało mi się, że mówiłaś, że nie jesteś zazdrosna o to, że wcześniej spotkałam się z Sayori. Czy nie mówiłaś, że zazdrościsz jej tylko osobowości i samej naszej bliskiej relacji? Owszem, mówiłam. Czy jest coś, co jeszcze cię niepokoi? Jeśli masz jakiś problem, po prostu mi o tym powiedz. Przestań owijać bawełnę, bo nigdy nie rozumiem, co chcesz powiedzieć. Czy wiesz, jak trudno jest mi mówić ludziom, jak się czuję? Wiem, ale musisz to przełamać, bo inaczej to będzie doprowadzało do tego, co teraz. Ostatnie kilkanaście lat życia spędziłam w tłumie emocji, które okazywałam na zewnątrz. Ale możesz spróbować, prawda? To jest moja próba teraz. Po prostu komunikuję się bardziej subtelnie. No dobrze, to może spróbuj porozumiewać się w sposób niesubtelny. Nie rozumiesz tego. Powiedzenie komuś, nie rozumiesz mnie, nie rozumiesz tego, ty nic nie rozumiesz, prowadzi tylko do złych rzeczy. Trudności, jakie mam z mówieniem o tych sprawach, to prawie tak, jakby coś fizycznie blokowało mi gardło. Ale to tylko twoje własne myśli w głowie sprawiają, że tak się czujesz, prawda? Po prostu miej to już za sobą i wyrzuć sobie swoje wewnętrzne myśli, jak przy rozrywaniu bandaża. Wiem, że potrafisz to zrobić, Yuri. Z całym szacunkiem, Darago, ja nawet nie powiedziałem ci o swoim samookaleczaniu z własnej woli. No dobra, i to znaczy, że nie powiedziałaś, to znaczy, że nie możesz się bardziej przede mną otwierać? Bo co to ma do rzeczy? To był czysty przypadek, że o tym się dowiedziałeś. Mimo to po rozmowie ze mną poczułem się lepiej, prawda? Tak, ale poczułaś. Powiedz mi więc po prostu, co cię trapi. Nie mogę ci pomóc, jeśli nie wiem, co się dzieje. Nie odpowiada. Nagła, napięta cisza z każdą sekundą staje się coraz bardziej krępująca. Yuri? Westchnąłem. Nienawidzę przepraszać za rzeczy, które nie są moją winą. To jest prawda, ale w takich sytuacjach sądzę, że to jest najlepsza opcja na świecie. Po prostu ją przeprosić. Przykro mi, dobrze? Wiem, jak się czujesz, więc... Nie, nie trzeba. Och, oj, ale coś za chwilę pierdyknie. Ej, było za słodko, ale... Takie coś? Skąd możesz wiedzieć, jakie to uczucie, Darargor? Czy ciągle uważasz? Uważasz się za osobę wstydliwą? Czy wiesz, jakie to uczucie, gdy ludzie czują do ciebie tylko litość? Ale... ludzie nie czują do ciebie litości. To nie tak. Żeby ludzie postrzegali cię jako dziwaka? Powtórzę, bycie dziwnym nie jest złe, bycie normalnym i taki sam jak wszyscy jest głupie i beznadziejne. Cóż, nie, ale właśnie o to mi chodzi. Dobrze, dobrze. Jene, rozumiem. To, że nie mamy tych konkretnych problemów, nie oznacza, że nie mamy swoich własnych, z którymi muszę się uporać, wiesz? Wszyscy wokół nas mają swoje demony. Przestań więc zachować się tak, jakbyś to była tylko ty. Skrzywiłem się, gdy tylko te słowa wyszły z moich ust. W mojej głowie brzmiały o wiele mniej szorstko. Wyraz głębokiej krzywdy na twarzy... Yuria? Co, Yuri? Skłania mnie do podjęcia szybkiej próby naprawienia wyrządzonej szkody. Tu widać, że ktoś tłumaczył kuwa z translatora i to imię Yuri przeprowadził jakby na formę męską. Znaczy Yuri to też jest forma męska, ale bardziej na, wiecie, taką rosyjską jakby. Dziwne, straszne. Ugh. Z trudem pocieram dłoń mi czoło. To po prostu frustrujące. Gdy mówi się mi, że moje problemy nie mają znaczenia, wiesz. To nie jest to, co powiedziałam.
Jakbyś się czuł, gdybym zrobiła takie rzeczy? Gdybym zrobił takie rzeczy? Odmawiałem rozmowy z tobą o wielkich, negatywnych uczuciach. Jakie do ciebie czułem i... Cóż, pociąć się? Czułabym, że na to zasługuję. Co? Czy ona naprawdę to powiedziała? Spodziewałem się, że się zdenerwuje i wybuchnie gniewem, a nie wygłosi taką autoironiczną uwagą. Zasługuję. Bądźmy szczerzy, Dararogor. Jestem okropną dziewczyną. Normalnie bym się nie zgodził. I to wiecie, tak jak się tylko da, bym zaprzeczał z całych sił. Na chwilę obecną jestem w stanie powiedzieć, że są w tobie rzeczy, które są nie do zaakceptowania i trzeba je zmienić. Ewentualnie będzie to miało wielkie konsekwencje w przyszłości. To tak naprawdę tragiczne. Muszę się zmusić, żeby nie przewrócić oczami i nie westchnąć z irytacji. Riri korzysta z mojego milczenia i kontynuuje swoją pochwalną tyradę. Ukrywam przed tobą różne rzeczy. Zawsze robisz dla mnie miłe rzeczy. Jakie miłe rzeczy zrobiłam dla ciebie, Dararagor? Przepraszam, obwiniasz mnie, że jestem okropny, ale postawiłaś się w roli ofiary. I co teraz? Dobijasz siebie dalej? I co? Jak to ma być? Nie rozumiem twojej taktyki. Ty... Nie pozwalaj mi nawet odpowiedzieć, bo siłą kontynuuję. Zignorowałeś miły dzień na Walentyn. Zorganizowałeś miły dzień. A ja nie mogłam się odwdzięczyć za to w biały dzień. Okej. Okay. Zachowujemy się tak, jakby to był zwykły dzień. A wszystko dlatego, że nie potrafię nawet zorganizować dla nas czegoś romantycznego. To kolejna moja żałosna cecha, której nigdy nie będę w stanie się pozbyć. Bez względu na to, jak bardzo będę się jej wypierać. Dziwną twórcy dali cechę Yuri, bo ona potrafiła organizować się do nauki, a to jest cecha jak zorganizowanie, po prostu planowanie. I sądzę, że Yuri ma tą cechę bardzo dobrze opanowaną, więc trochę dziwię się, że tutaj nagle tak to weszło. Jej oddech staje się coraz szybszy, a ton coraz bardziej jadowity. Uczucie, że nie mogę jej dosięgnąć, gdy stoi przede mną, jest niewiarygodnie demoralizujące. Staram się być dla ciebie idealną dziewczyną. Naprawdę. Myślałam, że miłość się z tobą pomoże? Nie rozumiem. W końcu wygląda na to, że to jedyna rzecz, jaką mogę ci zapewnić. Zaraz, co? Cofnij się na chwilę, Yuri. Co dokładnie masz na myśli? Proszę, nie mów mi, że czułaś się tak, jakbyś musiał udawać ze mną seks? Okej. Nie musisz nawet skinąć głowy ani powiedzieć tak. Milczenie jest tak samo potępiające, potwierdzając mój strach. Czekajcie. Wait a moment. Myślałem, że uprawianie miłości z tobą pomoże. W końcu wygląda na to, że to jedyna rzecz, jaką mogę ci zapewnić. Okej. Ona się zmuszała. Dobra, no, co ja mam powiedzieć? No, myślałem, że to jest to, co muszę zrobić. Oh, fuck. Powiedziałeś, że chcesz. Chciałam cię zadowolić. Szczęście drugiej osoby może być szczęściem dla ciebie. Zgadzam się w tym i że ty chciałaś mnie zadowolić i to ciebie by uszczęśliwiło. Okej, ale ty po prostu chciałaś mnie zadowolić, bo sądziłaś, że tak robi idealna dziewczyna. To jest złe. Przesuwam dłoń po twarzy. Czuję się tak, jakby wszystko, co jeszcze chwilę temu szło tak dobrze, nagle zostało wywrócone do góry nogami. Nie. Yuri, nie musisz być idealna. Dlaczego nic nie powiedziałaś? Jeśli nie czułaś się komfortowo, to tylko tyle miałaś do powiedzenia. Ale oczywiście nie jest to dla niej takie proste, prawda? Przepraszam, wiem, że powinnam była coś powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Mój umysł wciąż próbuje przetworzyć to, co słyszę. Sprawy naprawdę nie układały się tak dobrze, jak myślałem.
Z twarzą w dłoniach słyszę, jak Yuri wstaje i odchodzi ode mnie. Czekaj, dokąd idziesz? Muszę skorzystać z łazienki. Wiecie co? Nie wiem, czy jest happy end tego moda. Chyba jest. Chyba jest bad ending i good ending. Ale to na chwilę obecną wygląda jak albo przejście do dobrego zakończenia, albo to jest złe zakończenie. Szczerze, ja bym musiał drugą osobę darzyć naprawdę wielgachnym uczuciem, żeby zaakceptować to, co się teraz stało i starając się to dalej naprawić. Natychmiast wracam myślami do ostatniego razu, kiedy widziałem ją w łazience. Brzytwa, okrzyk bólu, okrutne poszarpane cięcia na przedramionach. To samo ramię, które teraz się trzyma. Yuri. Nie. Nic nie poradzę. Yuri wybiega z pokoju, zaczynając już zapinać rękawy. W panice idę za nią, nawet tylko z przelotnych spojrzeń, za jej pleców. Wołają się widok, którego chciałbym nie musieć oglądać. Poprzecinane ranami, każda w innym stanie gojenia. Choć większość z nich wygląda na pokryte strupami, kilka mniejszych wygląda nieco bardziej świeżo, gdyż mogę dostrzec małe plamki krwi wyciekające z rany. Aż serce się kraje na ten widok. Kiedy ją doganiam, chwytam ją za ramię i zatrzymuję w miejscu. Ku mojemu zaskoczeniu, Yuri zaczyna drapać się po nadgarstkach, co mnie zaskoczyło, bo spodziewałem się, że wyciągnie jakieś ostrze. Po raz pierwszy widziałem ją w akcji. Jest to widok, jakiego jeszcze nie widziałem. Wyrywa i rozdziela sobie rękę, bijąc paznokcie w skórę, pozostawiając na niej czerwone smugi. Ciemnoczerwone krople krwi plamy jej ślady po zadrapaniu. Surowa, trzewna natura jej desperackiego drapania mnie przeraża. To prawie tak, jakby próbowała zniszczyć cały postęp, jaki włożyła w zdrowienie, tylko po to, by pozostawić po sobie brzydkie przypomnienia o swoich wadach. Brzydkie. Po raz pierwszy skojarzyłem to słowo z Yuri. Ale żaden argument, że jej blizny są piękne, nie zmienia faktu, że jest wręcz przeciwnie. Na tę myśl ogarnia mnie poczucie winy. Czy powinienem w ten sposób myśleć o samookaleczaniu? Ale nie powinienem zachowywać się tak, jakbym był ślepy na blizny, prawda? Tak czy inaczej, w tej chwili to wszystko jest nieistotne. Muszę się skupić na Yuri. Co ty wyprawiasz? Nie odpowiada, zamiast tego woli rozdrapywać paznokciami strupy. Yuri! Co? Co robisz? A jak myślisz, co robię? W jej tonie jest ostra, kąśliwa nuta. Ty! Czy myślałeś, że cięcie to jedyny sposób na samookaleczanie? Yuri, proszę. Proszę po prostu przestań. W desperacji wyciągam rękę, aby złapać ją za ramię, ale na szybko wyrywa je z mojego ścisku i odskakuje na bok. Jej drapanie jest coraz bardziej wściekłe niż kiedykolwiek. Wszystkie moje instynkty każą mi interweniować, ale z każdym razem, gdy się do niej zbliżam, ona się uchyla. W miarę jak trwa drapanie, wyraz jej twarzy powoli staje się coraz bardziej zrelaksowany. Straszna jej świadomość, że jedyną rzeczą, która sprawia, że się odpręża, jest ból, który sama sobie zadaje. W końcu drapanie kończy się. Powolna stróżka krwi spływa po jej nadgarstkach, pokrywa się z powolną stróżką łez spływającą po jej twarzy. Mój mózg próbuje sobie przypomnieć, że właśnie byłem świadkiem samookaleczania się Yuri. Nie trzeba dodawać, że nie wywołuje ona zbyt dobrze swojej pracy. Wykonuje. Między nami zapada cisza. Co ja w ogóle mam powiedzieć? To zabrzmi chamsko, ale ja bym powiedział w takim momencie Yuri, że idę na dół i jak skończę, to niech przyjdzie, bo to tu nie da się nic powiedzieć, no. Mówiłem ci, że jestem dziwakiem. Musimy ci w tym pomóc, Yuri. To naprawdę nie może trwać dalej. I prychnęła na moje stwierdzenie. Co? Czy myślisz, że nie wiem, że to jest złe? Wszystko da się kontrolować? Jestem takiego zdania.
Jeśli to wiesz, to dlaczego wciąż to robisz? Czy to będzie... Czy tak będzie za każdym razem, kiedy będziemy się kłócić? Nie mogę. Gdy te dwa słowa rozbrzmiewają w mojej głowie, czuję złość. Ty lepiej czuj obawę, a nie złość. Czemu nie? Skąd w ogóle możesz wiedzieć? Nawet nie próbowałaś. Można było tego uniknąć, gdybyś po prostu... Gdybym co, Darkor... się przytuliła. Tak jest moje zdanie. Terapia to nie tylko magiczne, bajkowe rozwiązanie. Już ci mówiłam, że to nie jest dla mnie takie proste, ale ty ciągle o tym zapominasz w swoich zadufanych w siebie wykładach. Wykładach? Naprawdę tak myślisz, że to jest to? Tak jakby ci się podobało, gdybym się pociął i podrapał do krwi? Co byś powiedziała na to, gdybym zamienił swoje ręce w brzydki bałagan? Cisza. Do tej pory nie zdawałam sobie sprawy, że ciężko oddycham. A co najgorsza, przygnębiona mina Yuri mówi mi, że po raz pierwszy dzisiejszego wieczoru być może właśnie przekroczyłem granicę. Przyznaję, że to jest brzydkie, ale... Tak sobie myślę, czy jest szansa na uratowanie Yuri? Czy jesteśmy w stanie to zrobić? Bo na chwilę obecną to... Na początku dostawaliśmy jakby cudowny związek, co było dla nas cudne, i Yuri się męczyła. Teraz jakby wyszła kłótnia i widzimy, że my będziemy cierpieć, się męczyć i będzie to dla nas mega wyczerpujący związek. W efekcie możemy naprawić Yuri i zyskać cudowną kobietę. Ale może się też nam nie udać i może wszystko potoczyć się bardzo, bardzo, bardzo źle. I pytanie, czy chcemy zmarnować X czasu na to? To jest bardzo ważne pytanie. I w tym momencie się trochę zastanawiam, czy Yuri jest warta. To jest okropne, co mówię, ale... Nie mówię, że takim osobom nie trzeba pomagać. Nie, nigdy w życiu bym tego nie powiedział. Ale nie wiem, czy po prostu nasz protagonista jest sobie sam w stanie poradzić. Z jego myślami, z jego podejściem do wszystkiego. Nie jestem tego pewny i nie wiem, czy właśnie on powinien to kontynuować. Wesoła szybko ściąga rękaw i przepycha się obok mnie. Z bólem serca świadomam sobie, że po jej twarzy znowu płyną świeże łzy. Yuri, przepraszam, nie chciałem tego, ja tylko... Desperacko sięgam po nią raz i jeszcze, ale ona odwraca się pod wpływem mojego dotyku, przybierając wyraz, który szczerze mnie przeraża. Nie chcę tego słuchać. A ja chciałem? A ja chciałam w kuchni? Kiedy to ty zaczęłaś rozmowę i bez sensu obwiniałaś mnie za to, że dużo mówię o Sayori? Jej wyraz twarzy, słowa, sposób wygłaszania, ton. Odruchowo kurczy się do tyłu. Wybiega z korytarza, słyszę z oddali, jak wychodzi z mojego domu. Trzask drzwi sprawia, że zaczynam odczuwać ból. I tak oto zostałam tutaj, wciąż próbując zrozumieć, co się właśnie stało. Powoli wracam do kuchni, a w głowie przelatują mi fragmenty naszej kłótni. Jedzenie wciąż stoi na stole. Gdybyś wszedł do domu, nigdy byś nie podejrzewał, że taka scena miała miejsce zaledwie kilka chwil wcześniej. To co wcześniej wygląda jak ciepłe, pyszne jedzenie. Teraz wydaje mi się oślizgłe i zimne. Kiedy opadam na krzesło, nie mogę przestać się martwić o to, co zrobi Yuri, kiedy wróci do domu. Jestem pewny, że nie zrobi samobójstwa. To jest pewne, bo tego się brzydzi. Powinienem był za nią pójść. I tak i nie. Znaczy, moim zdaniem nie. Trochę samotności każdemu się przyda. Powinienem był zrobić wszystko, tylko nie pozwolić jej odejść. Cóż, ja tak mówię, ale w rzeczywistości wiem, że niewiele mogłem zrobić. Co miałem zrobić? Uwięzić cię w moim domu? Fizycznie ją powstrzymać, dopóki jej impulsy nie ustaną? To jest jakieś wyjście. Gdybym to zrobił, nie wiem, czy kiedykolwiek by mi wybaczyła. Pokazałbyś, że bardziej ci na niej zależy. No, to żeś powiedział, Darko. To widać, że naszemu protagoniście zależy mu na niej. To sorry. To źle powiedziałam, widać. Tylko, że ona by to inaczej trochę zauważyła, o to mi chodzi, o. Nie chcę ujawniać jej nikomu.
Nie chcę ujawniać jej nikomu bez jej zgody, więc chyba nie powinienem mówić o tym naszym przyjaciołom, ani mojej mamie. Czy wezwanie policji byłoby przesadą? Kurwa, oczywiście, że tak. Gdyby rozważała samobójstwo, zadzwoniłbym, ale... Czy ona nie powiedziała dawno temu, że nie zamierza popełnić samobójstwa? Tak, dlatego jestem bezpieczny. Czy mam zaufać jej słowom i zostawić ją w spokoju? Przecież właśnie ustaliliśmy, że niekoniecznie mówi mi o wszystkim. To jednak nie znaczy, że mnie okłamuje, prawda? Tak, nie mówię... Omijanie prawdy, a kłamstwo to są dwie różne rzeczy. Z nagłym przypływem adrenaliny wyciągam telefon i dzwonię do Yuri. Proszę, odbierz. Sygnał wybierania zdaje się ze mnie drwić, bo dzwoni bez końca. Brak odpowiedzi. Haler. Próbuję jeszcze raz, ale wciąż nie ma odpowiedzi. Czując, że w moim żołądku rodzi się rozpacz, decyduję się w końcu zostawić błagalną wiadomość głosową. To jak mamy tak postępować, to lepiej ruszmy tyłek do niej. Cóż, głupotą było oczekiwać odpowiedzi, prawda? Nie mogąc dłużej znieść widoku naszej kolacji z okazji białego dnia, jeśli my kiedykolwiek wrócimy do siebie, to biały dzień zawsze będzie smutnym dniem. Wpadam do salonu i kładę się na sofie. Czemu ona ma zakryte oczy? Choć dobrze wiem, że to bezcelowe przedsięwzięcie, wciąż sięgam do pilota i włączam telewizor, desperacko szukając czegoś, co pozwoli mi oderwać myśli od wydarzeń dzisiejszego wieczoru. Prawie wyczuwam, że zbliża się niespokojna noc. Cholera jasna. Właśnie wtedy, gdy myślałem, że życie zaczyna się układać, naprawdę zapeszyłem, prawda? Nie tylko, no zapeszy tak. Mam tylko nadzieję, że wkrótce będziemy mogli porozmawiać z Yuri. O kurczę, się porobiło. Ale to jest smutny odcinek, moi drodzy. Ała. Dobrze, dajcie znać w komentarzu, czy uważacie, czy tylko to jest nasza wina, czy uważacie też, że to jest wina też Yuri. Moim zdaniem jest tu więcej winy Yuri niż nas. Oczywiście zgodzę się z tym, oczywiście, że my niektórych słów nie powinniśmy używać, ale też rozumiem w pewnym względzie, że pod wpływem frustracji, irytacji, napięcia, złych zachowań Yuri to powiedzieliśmy. Jestem w stanie bardziej chyba zrozumieć zachowanie naszego protagonisty niż Yuri, szczególnie te początkowe. Ja rozumiem, samookaleczenie jest w jej naturze, to nie mam w ogóle... prawa tego krytykować, nie mam zamiaru jej mówić, że to wszystko jej wina i że ona jest tylko zła i niedobra. Nie. Ale sądzę, że samo zaczęcie z Sayori i tamta rozmowa w kuchni to jest już wina bardziej Yuri. Potem my zrąbaliśmy. Takie jest moje zdanie przynajmniej. A wy wyraźcie swoje. A teraz dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam was na więcej odcinków z Doki Doki Blue Skies. A teraz, moi drodzy, adios.